celem do statku Dar Pomorza. Jadąc teraz samochodem po tej naprawie, wyczuwam ogromną różnicę, bo początkowo to się zastanawiałam, co się dzieje, bo ciężko było mi ruszyć, tak jakby sprzęgło się ślizgało. Prawdopodobnie po prostu ropa lała się na linkę sprzęgła i to wszystko dlatego się tak ślizgało i ciężko było wystartować. Stoimy bardzo blisko płotu. Takiego z płyt. Tutaj budują hotel pewnie, podejrzewam. Chyba że apartamenty albo biurowiec. Nie wiem. Jak ktoś wie, to proszę napisać w komentarzach. Dzina w tej chwili wcina. Amelka myje zęby. I zaraz idziemy zobaczyć z bliska ten statek Dar Pomorza. Wszędzie tutaj są pasy. Parking płatny. Ja tutaj sobie stanęłam niedaleko. Jak to się mówi, tam na poboczu, ale nic nie ma zaznaczone, że to jest parking. No trochę jest mi smutno, bo myślałam, że w niedzielę nie ma tutaj parkingu płatnego. I tak goniłam dlatego w niedzielę, a tu się okazało, że nie wiem, 3 lata temu tu byłam i nie było tutaj nigdzie parkingu płatnego w niedzielę, tylko w sobotę. A w niedzielę normalnie mogliśmy wyjść i zaparkować. Widocznie albo to zmienili, albo po prostu, no nie wiem, przez nieuwagę to nie zobaczyliśmy. Więc napiszcie mi w komentarzach, jak ktoś tutaj jest z tych okolic, czy faktycznie, bo ja tutaj 3 lata temu byłam, czy też był płatny parking. Po drugiej stronie armaty, replika, podejrzewam, to takie malutkie. Jest tutaj dowództwo marynarki Rzeczpospolitej Polskiej. A my idziemy dalej. Artysty nikt nie chyba nie zrozumie, ale w każdym razie ja nie, bo tutaj jest chyba rzeźba, raczej rzeźba, no nie rzeźba, bo to pomnik taki jakiś. Kobieta z głową w swoich piersiach. Tu na razie bardziej takie zdjęcia, opisy. Tym jest ciężej Amelę zainteresować. Widzisz, uczyli się, żeby być marynarzami, tak? Maszyna do szycia. Chyba, żeby te ubrania szyć. Nie wiem, czy to było na wyposażeniu statku. Na razie to takie komnaty bardzo puste, nic dla mnie, tylko nie dotykaj oryginalnego. No, bo nie chce mi się wierzyć, że tutaj tak było pusto. Idziemy zobaczyć kierunek dalej zwiedzania. Ja ci zaraz, Amelka, podam rękę i ci pomogę, dobra?
Staramy się niczego nie dotknąć, bo kazano nam ubrać rękawiczki. Dobry. Dzień dobry. Tylko pamiętaj, nic nie dotykaj. Tutaj jesteśmy z tej strony, ale to chyba jeszcze tam trzeba wrócić z powrotem. Amelka, wiesz? Widzisz, pan nam pozwolił. A nie byliście ostatnio, w zeszłym tygodniu w Radiu Gdańsk? Nie, nie, aż tak nie pchamy się do takich mediów. Nie wiem, chyba bym się źle czuła. Chodź, tutaj jeszcze kawałek. Że w mediach to prawdą są tylko nekrologi. Aha, no nie do końca. No podobno jeden żyje. Aha. No, tutaj tylko kawałek idzie. No i tutaj widzisz, sobie zobaczyliśmy przy okazji. I zaraz musimy wracać, wiesz? Tak. Bo pan nam grzecznościowo pozwolił zejść, fajnie. I zobaczyłaś, ile tutaj tego wszystkiego. Szczerze powiedziawszy, jak oni się tutaj mogli połapać. No uczyliście. No każdy miał, jak to się mówi, swoją rolę, tak? Tak? Swoją pracę i każdy się na swoim znał. Do Kowala, jak przyjechał gościu samochodem, mówi: mam samochód zepsuty. No pańska sprawa mieć ten samochód, moja sprawa go nareperować. Ale pamiętaj, samochód jest na gwarancji, jakiś rachunek, robocizny. Dobrze. Wracamy z powrotem tą drogą, już szybciej. I zaraz mamy tutaj schody na górę. Mamy takie niewrócenie. No. Może kajuta kapitana. Widzisz tu? Kajuta kapitana. Tu może kajutę zastępcy. Czy tam jak to się nazywa? Podpowiedzcie mi, bo zapomniałam. A tutaj masz taka jakby kuchnia, czy co? Kuchnia to jest. Kuchnia taka. Zobacz, jak talerze Amelka układane jest, żeby... Mała troszeczkę duża. O, ciekawy pomysł. Może kiedyś to wykorzystam w kamperze. A tutaj? Tak, idziemy teraz zobaczyć. A tutaj... Tu jedli, tak? I zobacz, zobacz też, jak ten stół Amelka jest podzielony, żeby to wszystko nie latało. Taki pokój odpoczynku. Mesa oficerska. Czyli tutaj już są starsi oficerowie, a myślałam na dole wcześniej, że to tam. Młodsi, a tutaj można przeczytać. Tutaj można przeczytać to, co będziemy wiedzieć. Idziemy na salon, widzisz? Masz, nie wolno dotykać. Tak a było. Ja no, sobie podejdziesz. Widzisz? A i ładne jest wydan. No. O, statek. Mogę tu oglądać tutaj. Taki miałeś, nie? Tak? Taki, co tam byłeś, nie? Pomorza, dar Pomorza. Dar Pomorza. Jesteś na tym statku, Amelka. A dar młodzieży pływ, a ten nie pływ. To nie stoi. No, widzisz? A tu można wiedzieć?
to może wziąć. To można wziąć, tylko że się po polsku skończyło po angielsku. No to weź, uczysz się angielskiego. Ale może coś w domu. Wychodzimy już. Widzisz? Rundę zrobię na pół godziny. Widzisz tu radiostacja chyba. Pół godzinki. Zasłonimy. Ale dzisiaj fajnie teraz tutaj na zewnątrz. Widzisz? Takie koła sternicze. I tutaj kapitan stał, nie wiem. Powinien. Tutaj kapitan. Ciężko jest. Nic, odbija się światło. Tutaj kapitan stał i sterował całym statkiem, wydając polecenia. No, no teraz tak. A teraz kierunek jest tutaj. Zobacz, jaka kotwica tam stoi. Widzisz, kotwica jaka wielka. O, i teraz wchodzimy na górny pokład z przodu. Będąc na górnym pokładzie, idzie się pod górkę. Zaraz znajdziemy się na początku statku. Bardzo ciekawe odczucie być na tym statku. Widzieć przed sobą ten piękny widok na morze. Po lewej stronie zaraz zobaczycie piękny widok na wielkie budynki. Z nich na pewno też jest ciekawy widok. Amelka szybko pędzi do przodu. Wszystko chce zobaczyć. Widzisz, tutaj stali z boku i przyglądali się. Tak szybko one stały. No. Przyglądali się, czy może na mieliznę, czy na skały nie wpływają. O, tutaj też taka, zobacz, jaka kotwica wielka. Ogromna. Pędząc za Amelką, próbuję dla was coś nagrać, tak żebyście mogli to wszystko dokładnie obejrzeć razem z nami, cały ten statek. Liny jakie grube. Tutaj kuchnia była. I już jesteśmy z powrotem. Ja sobie siedzę i odpoczywam. Amelka tutaj kawałek poszła po Dzinę. Amelka dostała taką płytę na statku, ale w wersji angielskiej. Trochę to dziwne. Jesteśmy w Polsce, a płyta jest po angielsku. Po drugiej stronie stoją takie złomy, raczej przerdzewiałe.